Witam wszystkich serdecznie. Na stole laptop Asus. Krótka historia. Przestał ładować baterię, ale pracował na baterii do jej wyładowania. Zasilacz od laptopa sprawny. Na zasilaczu serwisowym brak poboru prądu. Co może być przyczyną? Na przykład uszkodzone gniazdo ładowania, uszkodzony układ ładowania i przełączania zasilania, brak zasilania układu ładowania, ale też niska rezystancja w głównej gałęzi. W tym przypadku laptop działa na baterii do końca, więc warcie w głównej gałęzi jest mało prawdopodobne, ale dla pewności i tak to sprawdzę. Nie wszystkie relacje użytkowników muszą być zgodne z rzeczywistością. Jak już widać, ktoś wcześniej odłączył baterię. Do gniazda zasilania i tranzystorów załączających napięcie jest łatwy dostęp, nie trzeba wyciągać płyty. Podłączam zasilacz serwisowy i mierzę napięcie na gnieździe zasilania. Jest prawidłowe, jedna z możliwości wykluczona. Następnie tranzystory załączające napięcie dla głównej gałęzi. Tu widać, że nie załączają prawidłowo. Zmierzę jeszcze dla pewności rezystancję głównej gałęzi. Jest prawidłowo. Dlaczego te tranzystory nie załączają napięcia? Przyczyn może być wiele. Na przykład uszkodzenie układu ładowania, który nimi steruje, brak zasilania tego układu, ale też uszkodzenie samych tranzystorów lub tylko jednego z nich. I właśnie to teraz sprawdzę. Jak najprościej to sprawdzić? Przez pomiar rezystancji między wyprowadzeniami. Jeżeli niska, może być przebity. Przebicie między bramką a źródłem, czy drenem, może powodować właśnie taki efekt. Jak widać, w obu tranzystorach jest niska rezystancja między źródłem a drenem, czyli między nóżkami 1 a 4. Ta niska rezystancja występuje na obu, ale wyprowadzenia są połączone równolegle. Jeśli tylko jeden z nich będzie uszkodzony, pomiar wykaże niską rezystancję na obu. Aby uzyskać pewność, trzeba je wylutować. Wyciągam je z płyty. Płyta wyjęta, odrobina fluksu i wymieniam tranzystory. W takim przypadku wolę wymienić oba, pomimo że jeden z nich jest prawdopodobnie sprawny. Sprawdzam efekt wymiany. Podłączam multimetr i zasilacz. Napięcie jest prawidłowe, a prąd pokazywany przez zasilacz serwisowy wskazuje na start płyty. Montuję płytę i sprawdzam. Na początku tylko zasilacz. Pierwszy start jest długi, ze względu na reset SMOS. Laptop startuje, system się uruchamia, można podłączyć baterię i odczytać prąd. Bateria się ładuje prawidłowo, dioda ładowania także wskazuje ładowanie. Laptop trafi jeszcze do dalszych testów, zostanie też wyczyszczone chłodzenie. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania oraz komentowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.